Komendant gminy Świętokrzyskiej melduje straży gminy Brudzew do uroczystości jubileuszu stulecia OSP w Janiszewie. Dziękuję, proszę prowadzić zgodnie z przyjętym stanowiskiem. Rozkaz. Nasza straż zawsze była nasza, od pokoleń. Jej dzieje i losy, raz gorsze, raz lepsze, czasami trudne i tragiczne, kształtowały naszą tożsamość i naszego ducha. Tworzyły z nią nasze więzi, które do dni dzisiejszych nie przeminęły. I choć nie raz czas próbował je rozerwać, wciąż tu jesteśmy, niczym skała nierozerwalna, nierozerwalnie z nią złączona. I choć czas płynie nieobłaganie, ludzkie pokolenia mijają niczym fale, to my wciąż tu trwamy. Byliśmy tu, jesteśmy i będziemy. Do kiedy? Zapewne do końca. Po wzorem naszych przodków tu właśnie zostawiamy nasze życie. Minęło 100 lat od założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewie. Wielu ludzi pracowało na rzecz stworzenia tej jednostki. Wielu kontynuowano dzieło niesienia pomocy w potrzebie drugiego człowieka. Dzisiejszy jubileusz to właściwy moment dla oddania czci, honorów i pamięci tym, którzy tworzyli historię naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nastąpi przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu. Panowie też. W imieniu Zarządu Głównego Gratuluję. Każdy jubileusz to jest piękna tradycja strażackiego życia. Ona skłania do refleksji nad czasem minionym, analizy dnia dzisiejszego, ale zastanowienia się także, co dalej. Przez te wszystkie lata działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewie, to te kolejne pokolenia strażaków trwały i umacniały waszą organizację i tą jednostkę. To był czas budowania dzisiejszego wizerunku tej jednostki, zdobywania bogatych doświadczeń, czas wytężonej społecznej pracy. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że przez ten czas daliście przykład tego, że straż może działać ponad podziałami. Tutaj nie ma organizacji, partii politycznych, są jedynie strażacy, którzy działają i pełnią służbę na pożytek społeczeństwa i pożytek swojej jednostki. Niechaj nie zrażają ich trudy. Obdarz ich męstwem, zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy i stawiennictwu świętego Floriana zawsze osiągali cel swojej szlachetnej i pełnej poświęcenia służby. Przez Chrystusa Pana naszego.
wam, dzięki waszym przodkom minęło już albo dopiero 100 lat. Dzięki temu straż jednostka służy mieszkańcom miejscowości Janiszew i nie tylko, również mieszkańcom całej gminy. Ten jubileusz jest okazją do pewnych podsumowań, do zastanowienia się i podziwiania waszego dorobku. Ten dorobek jest wspaniały, wielki, ale ten dorobek to dzięki wielu pokoleniom. Dzięki tym, którzy zakładali tą straż i dzięki tym, którzy dzisiaj są. Życie, szanowni drodzy, was nie mieściło. Nie tak dawny pożar remizy, ale potrafiliście tą remizę w szybkim czasie odbudować. Były chwile dobre i chwile trudne. W tych chwilach dobrych potraficie się cieszyć, radować, uśmiechać, a w chwilach trudnych potraficie skonsolidować siły i jednością zrobić coś, co wydawałoby się, że jest to niemożliwe. Dzisiaj oddajemy również hołd założycielom waszej jednostki. I to jest wspaniałe i to jest piękne, że w ten sposób pamiętacie o wszystkich. Pamiętacie o tych, którzy odeszli i o tych, którzy są. To dzięki wam jednostka istnieje. Za to wam serdecznie dziękuję. Ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim duchom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność przeciwpożarową, bo to stulecie to jest kawał czasu, który włożyliście w kształtowanie tej miejscowości, tego regionu i osobiście jako starosta turecki, będąc zwierzchnikiem państwowych, powiatowych służb i inspekcji, dodatkowo nadzoruję również stowarzyszenia, a ochotnicze straże pożarne taką mają właśnie formę prawną, więc sprawując nadzór nad stowarzyszeniami mogę stwierdzić, że ta jednostka w sposób szczególny przyczynia się do krzewienia kultury i również tych krzewienia wartości chrześcijańskich, o których mówił ksiądz proboszcz, bo to również jest bardzo ważne, żeby młodzież pamiętała o tradycji, o tych wartościach chrześcijańskich, o tej potrzebie niesienia pomocy bliźniemu, bo w dzisiejszych czasach nie zawsze jest to takie oczywiste, a wasza działalność tutaj jest tą działalnością bardzo szczytną i myślę, że ci młodzi... Szanowni Państwo, dzisiaj w Janiszewie odbyły się uroczystości związane ze stuleciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewie. Najpierw została odprawiona msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Janiszewie, po czym kolumna marszowa udała się na ten plac, tutaj do remizy strażackiej, gdzie gościliśmy wielu znamienitych gości w osobach zarówno starosty powiatu tureckiego, wójta gminy, władz mundurowych, komendanta powiatowego straży, komendanta powiatowego policji i innych znamienitych gości. W dzisiejszym dniu został wręczony również poświęcony także sztandar dla naszej straży, stulecie jej istnienia. Władze samorządowe gminy Brudzew przekazały na pododdziału bojowego samochód pożarniczy, który będzie nam służył do różnego rodzaju wyjazdów. Osoby, które zasłużyły się dla naszej straży, zostały odznaczone medalami i odznakami, a my z kolei osobom i instytucjom, które nas wspierają w tej strażackiej służbie, złożyliśmy jubileuszowe tytuły honorowe. Całość uroczystości kończy właśnie teraz strażacki obiad.